1 grudnia przypada takie trochę zapomniane święto, święto jubilerów i złotników. Jeśli zajrzycie do kalendarza, to zobaczycie, że w dniu 1 grudnia obchodzi imieniny Eligiusz, a święty Eligiusz był patronem właśnie tego cechu. I jak sądzę, jego członkowie próbowali przekonać nas do tego, że zakup nawet najmniejszego wyrobu jubilerskiego właśnie w tym dniu ma szczególną moc oddziaływania. Kto wejdzie w posiadanie jakiegoś wyrobu jubilerskiego właśnie wtedy, ten przyciągnie kolejne wyroby jubilerskie, kolejne bogactwo, a przede wszystkim sprawi, że ten wyrób zawsze zostanie z jego właścicielem. W domyśle nigdy przenigdy nie trzeba będzie go spieniężyć. Ja w tym dniu zawsze myślę o perfumach. A ostatnio, wędrując po perfumeriach internetowych, zobaczyłam, że perfumy od jubilerów można kupić w bardzo dobrej cenie. I nie mówię tu o Cartierze czy na przykład Bulgarim, no bo to są już takie marki dobrze rozpoznawalne, ale na przykład taki Boucheron, którego Wam zaraz tutaj pokażę, ma perfumy w ofercie poniżej 100 zł nawet. No bez kosztów przesyłki. A to jest marka, która od lat 90. robi perfumy. Ja mam takie miniaturki. Patrzcie, jakie pudełeczko. To jest cecha tych wyrobów perfumowych od jubilerów, że opakowania są bez zarzutu. Zobaczcie, granatowy kolor. To już będzie chyba taki szafir, ich znak rozpoznawczy. Tutaj właśnie te dwa pierwsze produkty od Boucherona. Po prostu Boucheron. Dla kobiet, dla niej i dla niego. Ten produkt męski jest ciągle w ofercie, bo on jest taki słodkawy, a to nasi panowie bardzo lubią. Natomiast te damskie gdzieś mi ostatnio umknęły, a były bardzo ładne. Ja je osobiście lubię. To jest taka kategoria półorientalno-kwiatowa. I jeśli już jestem przy opakowaniach marki perfum jubilerskich, to pokażę Wam taki drobiazg na próbeczki. Tu od razu zwróćcie uwagę na ten szafirowy kolor. To jest pojemnik. Ja już go w jednym filmie pokazywałam. Tu się wkłada próbeczkę i można ją mieć przy sobie. Mam to 20 lat. W ogóle nie można stwierdzić, że gdzieś są jakieś przetarcia. No złoto to na pewno nie jest. Ale rzecz bardzo solidna. Nie mówię, że nosiłam to przez te 20 lat przy sobie w torebce. Ale bywało, że nosiłam. I no jest bez zarzutu, jeśli chodzi o wygląd. Nie straciło koloru, nie straciło tej nawierzchni, więc naprawdę świetna rzecz. Nawet jak robili perfumy, no wtedy, kiedy pojawiło się Miracle, robili perfumy owocowe, to zobaczcie, zrobili w takim opakowaniu Miss Boucheron, czyli już widzimy, że inny odbiorca, trochę młodszy. I to jest kompozycja owocowa, ale taka już bardziej dystyngowana, dla bardziej wymagających. Widzę, że płyn jest różowy, bo to mi się trochę wylało na rękę. No piękna, piękna rzecz. Godna polecenia, a właśnie w tej chwili są do nabycia perfumy Quattro i perfumy bodajże Place Vendôme. I na pewno te Quattro są w bardzo dobrej cenie, a na pewno Place Vendôme wąchałam, w przeciwieństwie do Quattro. I ten Place Vendôme jest świetny. Polecam, taki bardzo, bardzo atrakcyjny. I nowoczesny jednocześnie. Innym produktem godnym polecenia, który można kupić w bardzo dobrej cenie, jest po prostu Maubusin. Pisownia Maubusin. Tu nawet może będzie widać. I to są perfumy, które już są troszeczkę na rynku, ale dla miłośników Angela, który właściwie stał się już takim kanonem, myślę, że jest to gratka. Jeśli znacie i kochacie Angela, spróbujcie powąchać to, ocenić. Dajcie mi znać, czy ten produkt też Wam przypadł do gustu, bo moim zdaniem jest naprawdę znakomity. Powiedziałabym, że lepszy od Angela, ale po prostu trochę inny i też świetny. Po prostu, a tych prób nawiązania do Angela było dużo i nie wszystkie były udane. I zobaczcie jeszcze tutaj ten element do otwierania. Właśnie około roku 2000 były to bardzo modne rozwiązania. On ciągle działa, jest sprawny, bo one się lubiły zacinać. Jubilerzy zazwyczaj nie oszczędzali na opakowaniach. No zapach piękny. Pojawiła się jeszcze jego wersja i męska, jeszcze kilka innych i wszystkie właśnie są w takich bardzo, bardzo przyjaznych cenach, właśnie dlatego, że nie towarzyszy im ten splendor i ta magia, jaka towarzyszy na przykład Cartierowi. A o Cartierze zrobiłam osobny film,
Podlinkuję go oczywiście. Jeszcze tylko tak dla przypomnienia pokażę Wam te opakowania. Właśnie bardzo lubią jubilerzy robić takie limitowane edycje w takich opakowaniach. No Declaration to jest marka, która można powiedzieć wyciągnęła Cartiera z niebytu perfumowego albo z takiego powiedzmy działu pod tytułem mocne klasyki. Bardzo mocne. A to jest Flanker Essence. Z takich starszych produktów od Cartiera, So Pretty. A skoro byłam przy opakowaniach firmowych marki, to jeszcze oczywiście przypomnę Wam tego Cartiera. Cartier właśnie jest taki. Boucheron był granatowy, a Tiffany jest taki. Kiedy myślę o Tiffany, przypomina mi się to słynne zdanie, które rzekomo powiedziała Elizabeth Taylor, która miała mówić, że od swojego mężczyzny oczekuje czegoś bardzo dużego w bardzo małym pudełeczku od Tiffany'ego. I myślę, że to pudełeczko wyglądałoby tak. Znak rozpoznawczy, bardzo szczególny. I nawet kolejne edycje perfum. To są takie bardzo znane perfumy, albo inaczej, bardzo, bardzo kultowe. Mam flakonik od widza, więc jeszcze jestem w trakcie testowania. Myślę, że zasługuje i marka, i te perfumy na osobny film, na osobną opowieść. Może tylko dodam, że Tiffany właśnie wprowadza na rynek jakąś nową odsłonę perfum. Generalnie mało ma perfum w ofercie, już nawet myślałam, że zawiesili tą formę aktywności, a tu jednak nie, zrobili kolejne zdjęcia. Przekaz reklamowy wygląda pozytywnie, zachęcająco. No, kompozycja nie klasyczna, tylko taka nawiązująca do tych nowych trendów. Myślę, że przyciągnie nowych, młodych do marki. No teraz jest taki trend, na to się teraz stawia. I może jeszcze wracając do Cartiera, znowu zapomniałam o produkcie, który miałam pokazać w tamtym podlinkowanym Wam filmie o Cartierze, The List de Cartier. To jest też taka jakby odpowiedź na nowe czasy marki Cartier, kiedy Nina robiła perfumy Nina w kształcie, Nina Ricci robiła perfumy Nina w kształcie jabłuszka, to Cartier zrobił coś takiego. Nuty drzewne i owocowe, bardzo, bardzo dystyngowane. No na pewno nie są to perfumy infantylne, a jednocześnie to jest jakaś kompozycja na temat wiśni bądź czereśni. Ja nie doczytałam tego, w każdym razie głosy są podzielone. Niektórzy mówią, że wiśnie, niektórzy, że czereśnie. Bardzo ważną marką jubilerską, która robi świetne perfumy, zrobiłam też o tym osobny film, to jest marka Bulgari, więc pokażę tylko jeden flakon. Tak wygląda Bulgari. Ten ich ikoniczny flakon, który moim zdaniem powinien kiedyś trafić w końcu do jakiegoś muzeum dzieł sztuki współczesnej, bo tak właśnie doskonałej formy no często się nie spotyka. Thierry de Bachmacoff stworzył, wykreował tą koncepcję i ten flakon pojawia się często w perfumach Bulgariego. Po tym poznacie, jak nawet nie kojarzycie marki, to ten flakon będzie się pojawiał często. Myślę, że jeszcze wróci. Inną ważną marką, która u nas nie jest tak bardzo znana i być może znajdziecie je w dobrej cenie, ale tego akurat nie sprawdziłam, jest Van Cleef & Arpels. To jest nowa ich kompozycja, stosunkowo nowa. Zaczynali perfumami First, nomen omen, w 1978 roku i to był taki aldehydowiec małomydełkowy, tak bym go nazwała. A to jest wersja Feries. 30 ml skromniejszy flakon, 50 ma jeszcze taką statuetkę w formie chyba wróżki. I to jest edycja dedykowana rubinowi. Jest szafir i szafir różowy. Inną ciekawą marką jubilerską, która zaproponowała perfumy, to jest taka marka stosunkowo młoda, która od kilku lat przeżywa taki wzlot, coś w rodzaju drugiej młodości. To jest ten oto misiaczek od Tousa, hiszpańska marka. Jeśli będziecie oglądać telewizję, kolorowe magazyny, zobaczycie te wszystkie celebrytki, można tak powiedzieć, obwieszone misiaczkami. Wisiorki, naszyjniki, bransoletki z motywem misiaczka, jak widzicie, trafił nawet do perfum. Właściciele marki twierdzą, że taki mieli pomysł, zaproponować coś, co się dobrze kojarzy, ale w wydaniu jubilerskim, takim ekskluzywnym i zrobili też perfumy. A ja Wam pokazywałam te już jakiś czas temu, bo tamto to był flakon. Tu są perfumy i misiaczek też tu jest.
Najwyraźniej marka ma bardzo mocny i dobry PR. Znajdziecie jeszcze sporo marek jubilerskich, na przykład Chopard, który zrobił ten diamencik nawiązujący, jak niektórzy twierdzą, do Angela, ale potem powstały liczne flankery i one już są troszeczkę inne. Taką mało znaną marką u nas, nie wiem czy w ogóle chyba dostępną w tych perfumeriach internetowych, jest jeszcze też Chaumet. Także szukajcie tą drogą, a na pewno znajdziecie coś bardzo dobrej jakości, w znakomitym flakonie, jeszcze do tego w bardzo dobrej cenie. A jeśli znacie jakieś inne marki jubilerskie, godne polecenia, bo ich jest naprawdę bardzo dużo, które zrobiły firmy, to je, perfumy, to je polećcie. Ja oczywiście chętnie poczytam i się dokształcę. Tak się tylko zastanawiam jeszcze na koniec, czy nasze znane marki jubilerskie, mamy ich kilka, jest Verona, Krug, czy też nie powinny zrobić perfum, nie, może niekoniecznie po to, żeby je sprzedawać, ale na przykład, żeby jako gadżet reklamowy dla klientów na przykład zrobić coś takiego. No nie wiem, podrzucam taki pomysł, może gdzieś tam ktoś ogląda. A tymczasem dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego i jubilerskiego, pa, pa.